Cześć! W tym odcinku pokażę, jak można stworzyć przedmioty, które nasz gracz może podnosić i zamieniać na punkty. Na samym początku jednak ściągnijcie plik, którego link jest podany w opisie tego filmiku i rozpakujcie go w katalogu z waszym projektem. Są tam dwa katalogi. Jest katalog Static Mesh Merchef, czyli nasz element, który będziemy podnosić i właśnie nim się zajmiemy. Weźmy do środka. Jest to dosyć prosta merchewka, prosty model, który nie ma żadnej kolizji, ale kolizji też nie potrzebuje. Ok, wejdźmy może do katalogu punkty i tutaj stworzymy blueprinta, a dokładnie blueprint class. A więc to, blueprint class, klasa typu aktor, ponieważ będzie to merchewka, która będzie aktorem. Ok, nazwijmy to BP jak blueprint, punkt, podkreśnik 01, ponieważ może być kilka sposobów na zdobycie punktu. To jest jeden z nich. Wejdźmy do środka blueprinta i tutaj na samym początku stworzymy kolizję, która będzie analizować, czy marchewka została zdobyta, czy aktor wszedł w kolizję blisko marchewki, czy też nie. Może to być box, może to być kapsuła lub sfera. Najbardziej marchewka przypomina kapsułę, więc wykorzystam kolizję w kształcie kapsuły. Coś takiego. Kulka tu nie jest do niczego nam potrzebna, więc możemy kapsułę zastąpić, kulkę zastąpić kapsułą, która będzie teraz naszym rootem. Przez co nie będziemy mogli tej kapsuły modyfikować za bardzo w blueprincie, ale nie jest to do niczego nam potrzebne. Weźmy więc teraz do katalogu z marchewką i przyciągnijmy model do naszego blueprinta bezpośrednio. Tutaj. Znajduje się dokładnie w środku układów współrzędnych. Można ją nieco obniżyć, żeby była w środku kapsuły. Nie ma to większego znaczenia, gdzie będzie się znajdować, bo i tak będzie analizowana kolizja z kapsułą. Wejdźmy do event grafa i stworzymy, jak marchewka ma reagować. A dokładnie, jak ma reagować poprzez kapsułę. Czyli wykorzystujemy kapsułę i wybieramy jej zachowanie, co się dzieje, gdy jest begin overlap, czyli gdy gracz nachodzi na ten komponent. Dajmy plusa, tworzy się nowy event, czyli begin overlap. Najście na kapsułę. Wykorzystajmy też marchewkę, przyciągnijmy ją po prostu gdzieś tutaj. I najprostszy sposób, aby stworzyć zdobywanie marchewki, czyli żeby zniknęła, wyciągając węzeł i tworząc klocek destroy component. Jeżeli wejdziemy w kapsułę, po prostu marchewka zostanie zniszczona, przestanie istnieć, czyli nie będziemy jej już widzieć w grze. Zobaczmy, jak to działa. Dajemy, to jest oczywiście marchewka, więc trzeba dodać nam blueprinta, a nie marchewkę, bo o to nam chodzi, a nie tylko o model. Ok, dajmy play. No i jest marchewka. Gracz ma ochotę na marchewkę, podchodzi, wejdę bokiem, żeby było widać. No i znika. Czyli w sumie jest fajnie. Niby punkt nie został naliczony, no bo nie ma żadnego mechanizmu liczenia punktów, no ale marchewka znika. Ale czy na pewno gracz będzie chciał zdobyć taką marchewkę, która po prostu jest taka mało ciekawa, po prostu stoi? Stwórzmy coś innego. Znaczy, stworzymy tą marchewkę, ale nieco bardziej atrakcyjną, żeby gracz miał po prostu na nią ochotę. Niekoniecznie stworzymy kijek, ale stworzymy marchewkę i dodamy do niej local rotation. Dodamy, czyli add. Czyli do dowolnej rotacji, jaką aktualnie ma marchewka, zostanie dodana kolejna rotacja. Względem pionowej osi, czyli względem osi Z. Łączymy to z event tick, żeby co klatkę rotacja została uaktualniona. Powiedzmy o 10 stopni, bo to jest podawane w stopniach kątowych. Ok. No dosyć zaraz odleci. Niby fajnie, ale niekoniecznie. Otóż co klatkę obraca się o 10 stopni, a różne są komputery. Na wolnym komputerze będzie fajnie wyglądać, na szybkim będzie odlatywać. Dlatego pomnóżmy wartość delta seconds, czyli odstęp między jedną a drugą klatką, razy na przykład 10 stopni. To jest jakaś parę milisekund, to jest podawane w sekundach, więc to będzie jakiś ułamek. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. Marchewka porusza się, aczkolwiek bardzo powoli. I na każdym komputerze, nawet na szybkim i na wolnym, będzie poruszać się z tą samą prędkością, więc może zmieńmy to na 100 stopni i zobaczymy, jak będzie się poruszać teraz. Wygląda to znacznie lepiej. Ok, to jest myślę, że jest ok. Czy marchewka jest wystarczająco atrakcyjna? Być może niektórzy już się na nią skuszą, ale ja jeszcze chciałbym coś więcej.
Cóż, możemy teraz stworzyć jeszcze jakiś dodatkowy ruch marchewki. Możemy też zmieniać jej teksturę, ale może to kiedy indziej, ponieważ to jest dynamiczna tekstura. Tutaj powiedzmy, że zmienimy ruch dodając add timeline. Nie musimy timeline'a łączyć z play from start, z reverse, tak jak wcześniej, nie. Weźmy do animacji i będzie uruchamiać się ona sama, ale o tym za chwilę. Stwórzmy ścieżkę, która będzie wyglądać może trochę jak sinusoida. Niech animacja wygląda tak, że porusza się do góry w dół, więc nazwę ją up/down i stworzę pierwszy klucz, gdziekolwiek. Niech animacja trwa 5 sekund, to będzie taki leniwy ruch, ale nie będzie nas bardzo pobudzać. Ok, czas 0, natomiast wartość minus 1. Możemy teraz zobaczyć, jak wygląda cała animacja. Niezbyt ciekawie, bo cały czas jest minus 1. Dodajmy kolejny klucz, który będzie gdzieś w połowie czasu. Połowa czasu z 5 to jest 2,5. Prosta matematyka. Więc jak widzicie, matematyka jednak przydaje się przy tworzeniu gier komputerowych. No i wartość 1. Ok, teraz możemy zobaczyć linia prosta, czyli poleci do góry tyle. No to dodajmy jeszcze trzeci klucz, który będzie wracał znowu do pozycji minus 1. Teraz jest pomiędzy dwoma kluczami, ale damy go na koniec kluczy wszystkich, więc na czas 5 i wartość minus 1. Wygląd jest dosyć skokowy. Jeżeli zamienimy jakiś klucz na przykład na auto, to ten i następny klucz będzie miał wygładzoną ścieżkę, poprzedni natomiast nie. Dlatego trzeba o tym pamiętać i tutaj stworzyć dwa razy auto. Na pierwszym i na drugim kluczu, dzięki czemu uzyskamy taką ładną krzywiznę. Sinusoidalną. Ok. Zanim zamkniemy to, ustawimy może, żeby autoplay był, czyli żeby po prostu uruchamiała się animacja automatycznie i żeby powtarzała się w kółko. Teraz nie musimy w żaden sposób jej wyzwalać, ona po prostu będzie działać, ale trzeba coś do niej podłączyć. Dokładnie do up-down. I wykorzystamy do tego naszą marchewkę. Nie musimy tworzyć po raz kolejny naszej marchewki. Możemy ją po prostu skorzystać stąd, wyciągnąć kolejny węzeł. I tutaj może nie add, ponieważ zawsze będzie dodawane jakieś przesunięcie co klatkę. Tylko ustawmy set relative location, a więc będziemy ustawiać konkretną wielkość. No bo jak uzyska na przykład pół, a kolejne będzie 0,6, no to plus 0,6 jest ponad 1. Jeżeli ustawimy set, no to zawsze będzie to jakaś wartość od minus 1 do 1. Trochę mała, bo to jest centymetrów, 2 centymetry, więc pomnóżmy tą wartość razy jakąś wartość, na przykład 25 centymetrów. Plus i minus to będzie mniej więcej pół metra odległości między najniższym a najwyższym położeniem marchewki. Zobaczmy, jak to teraz wygląda w grze. Dajmy play. Marchewka nie dość, że się kręci, to jeszcze podskakuje. Bardzo fajnie można ją zdobyć, ale jeżeli wejdziemy w kolizję kilkukrotnie, no to będzie pewien problem, co nam pokaże log z błędami. Jest taki błąd, że gdy zdobywamy marchewkę, ona zostaje zniszczona, a inny element blueprintu każe jej się obracać. Ale jak jest zniszczona, to jej nie ma, więc nie umie jej obrócić. Dlatego Destroy Component działa dobrze, gdy chcemy coś po prostu wyrzucić i to leży i znika. Jeżeli chcemy, aby obracało się, nawet gdy jest niewidoczne, ale obracało się i nie wywalało błędów, no to musimy wykorzystać najlepiej klocek Set Visibility. Czyli gdy zdobędziemy marchewkę, to ona po prostu zniknie, ale dalej będzie mogła się obracać, czyli nie będzie powodowało to żadnych błędów. Dajemy na False, kompilujemy, możemy też zapisać i zobaczyć, jak teraz działa. Czyli marchewka podskakuje i kręci się, my podchodzimy, marchewka znika, weszliśmy kilka razy w kolizję, ale nic się nie stało.